Dobrzyński z nami. Już w treningu, już wypoczęty po ostatniej walce w Radomiu? Ja byłem wypoczęty na drugi dzień, bo generalnie to się nie zmęczyłem. Wypoczęty czy zły? Zły i wypoczęty. Zły na co? Opowiedz. Co tam się wydarzyło? Walka ułożyła się po mojej myśli, ale też nie było jakiejś tragedii. No, walka była dosyć wyrównana z takim dobrym zawodnikiem jak Kamil, więc to też jest jakiś plus. Plus? To znaczy? Co dalej? Chcę się jak najszybciej pokazać znowu w ringu. Może znowu jakieś wyzwanie, zobaczymy. Jak to się ułoży. Coś na temat tej walki, już tak na chłodno, oczywiście tam udzielałeś paru wywiadów po walce. Mówiłeś, że oddajesz honor Kamilowi, że był dobrym przeciwnikiem. Teraz oczywiście pewnie obejrzałeś ją sobie parę razy, przeanalizowałeś, skonsultowałeś się pewnie z paroma ludźmi na ten temat. Co możesz powiedzieć? No, oglądałem walkę dosyć wyrównana, tam widziałem parę swoich momentów dobrych. Tak naprawdę ten knockdown ustawił całą walkę. No, gdzieś tam dostałem cios, krzywo stałem, zachwiałem się. No, szacunek dla Kamila, wykorzystał sytuację. Ale no, walka bardzo wyrównana, chętnie bym się zmierzył z Kamilem jeszcze raz. Bardzo sympatyczny chłopak, ale jeżeli to oglądasz, Kamilu, dawaj na rewanż, koniecznie. Powiedz mi, a w kręgu twoich zainteresowań, jak już rozmawiamy o wyzwaniach, to jacy byli zawodnicy? No tak naprawdę teraz chcę zrobić jakieś walki, a potem chcę z kolejnego wyzwania, albo rewanż z Kamilem. Chętnie bym się zmierzył z Michałem Żeromińskim. Więc jestem otwarty na taką walkę. Rozpoczęłeś współpracę z Jarkiem Soroko. Co możesz na ten temat powiedzieć? Trener bardzo doświadczony. Podobają mi się treningi. Jest tam trochę tego ułożenia technicznego, którego mi brakowało. Głównie tego, bo bić to ja się umiem, boksować nie. Bardzo szczerze to powiedziałeś. Mam nadzieję, że trochę okrzesa moją głowę. Nie będę szedł na wymianę. Tylko to wszystko będzie z głową, że ja to zacznę taktycznie podchodzić do tego pojedynku, a nie żeby urwać przeciwnikowi głowę, jak dotychczas. Powiedz mi, jak postrzegasz Jarka, tak? No bo wiesz, że to jest taki trener, który z czołówką zawodników miał do czynienia w Polsce, tak? Troszkę jakby ostatnio zapomniany, ale no, dzięki tobie chyba ma szansę wrócić do tego zawodowego boksu. Troszeczkę zapomniany, to prawda. Teraz ludzie już nie pamiętają o Jarku, ale on trenował z Tomaszem Adamkiem, z Mateuszem Masternakiem, ma bardzo duże doświadczenie, współpracował z trenerem Dmitrukiem. Szkoła jest bardzo podobna. Więc myślę, że ta współpraca przyjdzie na plus. A tak patrząc na poprzednich szkoleniowców, chciałbyś, użyłbyś jakiejś takiej technologii porównawczej co do Jarka Soroko? Czym te treningi się różnią? Co jest innego? Co jest fajnego? Jakie jest jakieś inne podejście? Coś w tym stylu? No tak jak mówię, trener bardziej podchodzi do pojedynku taktycznie i technicznie ustawia, żeby to wszystko było dopracowane w 100%, żeby nie lecieć na wariata. Układa taktykę pod danego przeciwnika. Podoba mi się to, bo głównie z Kamilem zabrakło tej taktyki. Mm. Czyli jakbyś tak chciał wymienić trzy powody porażki twojej w Radomiu, to co byś wymienił? No, tam były jakieś tam zachwiania, przerwy w treningu, ale to no, głównie taktyki brak. No, ja rzuciłem się na wariata, bo wszyscy myśleli iść do przodu, a to nie do końca, jak zacząłem w końcu boksować, czego nie potrafię, to zaczęło dobrze wychodzić. Duży wpływ miało to, że no jednak ten narożnik miałeś taki troszkę z przymusu, taki na ostatnią chwilę, młody trener tam się pojawił, Michał Prusak. Czułeś wsparcie z jego strony, czy ty jednak czułeś coś takiego, że no tam ktoś bardziej doświadczony powinien w takiej walce być jednak? Znaczy wiadomo, chciałem dać szansę Michałowi. Michał to jest młody trener, głównie amatorów, jeszcze nie ma doświadczenia na tych zawodowych galach. Ale znamy się dobrze, pomógł jak mógł, tak? Pomógł jak mógł, też ma doświadczenie, ale walka w walkach amatorskich, no ciężko mu było ułożyć taktykę, ale z czasem mu to przyjdzie, myślę, że też mu damy jeszcze szansę, żeby się porozwijał chłopak, bo naprawdę ma potencjał do trenowania. Co byś powiedział w ogóle o samej gali w Radomiu? Bo chyba na gali u Mateusza Borka boksowałeś pierwszy raz. Są to gale dosyć wyjątkowe, takie, które są rzadko w roku, tak? Gdzie ci zawodnicy są, że tak powiem, jak to niektórzy mówią, weryfikowani. Ta weryfikacja w pewnym sensie ciebie też dotknęła, ale może tak nie do końca, bo widzę, że humor dopisuje. Co możesz o samej gali powiedzieć? Gala na pewno bardzo fajna. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Wszystko było zgodnie z harmonogramem. Ja nie musiałem stać i tupać nogą na ważeniu, kiedy będzie to ważenie. Miało być o 16, jest 18. Więc to było wszystko fajnie uporządkowane. Czyli śmiało można powiedzieć, że jednak te gale Mateusza Borka no, są w pełni profesjonalne, tak? No, jak najbardziej. Czyli to, co wszyscy zawodnicy sobie akurat u Mateusza Borka chwalą, to ty możesz śmiało potwierdzić, tak? Że organizacja, jeżeli chodzi o Mariusza Grabowskiego i Mateusza Borka, jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, tak? Organizacja jest bardzo dobra, profesjonalizm, wszystko jest ustawione tak według planu.
Co możesz powiedzieć o innych walkach na tej gali? Oglądałeś, czy po prostu usiadłeś w szatni i płakałeś? Jak to wyglądało? Usiadłem w szatni i pociąłem się żyletką. Nie, no, usiadłem sobie, obejrzałem walki. Tak, Kamil stoczył bardzo fajną walkę z Ukraińcem, Białorusinem. Potem obejrzałem chyba jeszcze tylko jedną walkę i poszedłem do domu balować. O, to tak, było co? Było z czego się cieszyć. Posłuchaj, coś tam, Krzysiek Zimnoch. Bo podobno bohater tej gali, mówią, że powinien boksować, nie powinien boksować. Jakie jest twoje zdanie w ogóle na ten temat? Krzysia obejrzałem już w telewizji. Pokazał się jak mógł po boleriozie. Coś więcej? Dobra walka dla tego Twardowskiego. Dobra walka dla kibiców, dosyć widowiskowa. Można to tak nazwać. Kolega z LFC, Darek Sęk. Szkoda Darka, ale tak naprawdę no Darek już jest po swoim czasie, tak, więc szkoda Darka. No, miał przeciwnika bardzo agresywnego, młodego, głodnego sukcesu, więc no, mogło się tak skończyć, wszyscy to podejrzewali. Tak? Czy jakie plany na 2020 rok? Boksować jak najwięcej, jak najczęściej, jakieś wyzwanie kolejne. Zapraszam, jak ktoś chce. Jakbyś miał tak sobie liczyć w tych swoich kategorii wyzwań, do którego byś zawodnika z tej polskiej czołówki wyzwał w pierwszej kolejności do walki? Tak jak już wspominałem, Michał Żeromiński, zapraszam. Drugi raz już pada nazwisko Żeromiński. Coś jest na rzecz. Znaczy, no myślę, że to po prostu może być dobra walka dla kibiców, więc to Michał Żeromiński to jest zawodnik grupy Tymex, tak? Ty na grupie, w grupie Tymex u Mariusza Grabowskiego debiutowałeś, tak? Tak jest. I ewentualnie można powiedzieć, że nie jest wykluczony powrót swój na ringi grupy Tymex w walce z Michałem Żeromińskim, tak? Jest. Po prostu zapraszam na walkę. No dobra, no to co, w takim razie udanego 2020 roku. Dziękuję.